Chcemy przypomnieć najważniejsze postaci polskiej partyzantki. Naszych bohaterów łączy jedna idea, czyli sprawa niepodległości państwa polskiego. Działali na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej i przyszło im walczyć często z wieloma okupantami naszej ojczyzny, z Niemcami, z Sowietami, z partyzantką sowiecką, z Litwinami. Oni idą walczyć, bo dość mają na ulicy schodzenia niemieckiemu żandarmowi. Dość mają tego, że litewscy policjanci chodzą po Wilnie i bez przyczyny biją tylko za to, że mówią po polsku. Wreszcie dosyć mają tego, że nie mogą spokojnie wyjść, bo może już nie wrócą do domu, bo zostaną wywiezieni w łapankach. A pokazujemy naszych bohaterów z ich zaletami, ale też wadami. Nie tworzymy z nich pomników. Żeby zostać bohaterem, można być naprawdę zwykłym człowiekiem i odnaleźć się w trudnej sytuacji, bo oni tego dowodzą. To chyba jest ten pan, który w Święcianach nam tutaj pomoże, poprowadzi nas. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tadeusz Płużański, Telewizja Polska. Wacław Jurkowicz. Instytut Pamięci Narodowej. Szukamy domu, w którym urodził się i mieszkał Franciszek Żwirko. Pomoże nam pan? Poprowadzi? Tak, pomoże. To chodźmy. A pan opowie, który to dom był? Oto ten. Tutaj, tak? Bo. Ten? Ten po prawej stronie? Tak, jest tam tablica. No i... I nawet po polsku jest napis. Druga stroczka to jest po polsku, a pierwsza po litewsku. Tak jak państwowy język, to tak. Pierwsza kolejka pisze się na państwowym języku, a potem pisze się na tym, jakim on już władał językiem, jakim był urodzony. A Litwini myślą, że to był Litwin, tak? Teraz tak go przedstawiają? Nie. Tak, takiego... Uznają, że jest Polakiem, tak? Tak, tak, bo jak kiedyś to, jak ja jest radnym, był napisany taki projekt, chciał zmienić nazwę ulicy, Żwirki, żeby nazwać. Tak. Ale mnie nie pozwolili, dlatego... Tą partyzantów, tak? Na Żwirki, czy inną? Tą ulicę? Ta ulica, gdzie on urodził, nazwać ulicę Żwirki, Franciszka. Aha. Mnie nie pozwolili tego władza. A jak argumentowali? Dlaczego argumentowali nie? Dlatego, co... Он не есть, так мы еще в часе Литвы не родился, не литвином.
А по-друге, це партизани були, і литовські були, і російські були партизани, і німецькі були теж. Але польських не було. І польська партизанка була. Але його зато ведлух того составили, якби то пам'ять для всіх партизанів. Так. Такий партизанський екуменізм. Так. Franciszek Żwirko, wybitny polski pilot, zwycięzca. Znamy ten jego okres późniejszy, dorosły, ale właściwie całkowicie nieznana jest historia jego dzieciństwa, młodości, związane ze Święcianami. Przyjrzyjmy się jego światu właśnie temu wileńskiemu, podwileńskiemu z Wileńszczyzny. No, urodził się tu w roku 1895, czyli kiedy na tych terenach, można powiedzieć, wręcz kwitło Imperium Rosyjskie. Rozwijała się między innymi bujnie kolej i poważne inwestycje czynione przez rząd carski sprawiały, że ta gałąź stawała się bardzo rozwojowa i z nią związał się ojciec Franciszka, został nadzorcą kolejowym i z tytułu wykonywanego zawodu przybył właśnie tutaj do Święcia. Wykonywana przez niego funkcja w ramach państwa carskiego dawała mu dosyć duże środki finansowe, spokojne życie, co też zaowocowało tym, że młody Franciszek wzrastał w dobrych warunkach. No jak widzimy, jest to dosyć duży, ładny dom. Ponadto mógł odbierać staranne wykształcenie. To wykształcenie najpierw tutaj w Święcianach miało miejsce, a w wieku 11 lat wyjechał do Wilna, zamieszkał na stacji i tam kontynuował naukę. Tu, w tym domu, zaczęła się lotnicza pasja Żwirki, bo przypomnijmy, no zaledwie kilka lat wcześniej, w roku 1908, 9, 10 zaczyna się tym interesować. Jest to świeże, bardzo świeża sprawa. No, pierwszy lot braci Wright ma miejsce w roku 1903. Jedna z anegdot rodzinnych mówi o tym, jak to Żwirko uciekł z domu już w tym okresie troszeczkę późniejszym i podążył do Petersburga i tam, do jednej z pierwszych szkół lotniczych, zaciągnął się wbrew woli rodziców. No, matka go odnalazła i odwiozła do domu, ale to wskazuje, jak bardzo szybko uległ temu praktycznie nieznanemu wówczas szerzej sportowi, ale rozpalającej bardzo przecież mocno wyobraźnię ludzi, którzy od wieków chcieli latać, a też lotnictwo po 1903 roku no, odnotowuje bardzo szybki postęp. To była kiedyś polska gimnazja przy Polsce. I tu chodził do tego gimnazjum Franciszek Żwirko. Franciszek Żwirko. Z tym, że jak on tutaj chodził, to oczywiście było rosyjskie gimnazjum, tak? Rosyjska szkoła, no bo oczywiście przed 14 rokiem tu chodził. No tak, ale to było i polsko-rosyjskie. W jakim wypadku było. A teraz została tablica. To była tablica potem zamurowana. Zamurowana była ona w czasie Sowietów. Bo ta cała tablica jej nie było widać, ona była zamurowana. Ja to... Czyli to jest przedwojenna. Przedwojenne tak, napisanie. Po śmierci lotników została tak, tutaj tak. Posadowiona przez. Samolot ich, no to wyrysowany, który tam 1932. I przed wojną pewnie tutaj składano kwiaty. Tak, to było to mówię, wielka sprawa mieć bohaterów. To był honor dla miasta i dla tego państwa, że takie ludzie jest u nas. A po 1939 roku? Po 1939 roku już jakby się zaszli Sowieci, to niedługo, potem już zaszli te Litwiny, Niemcy, to ono wszystko było zamurowane, zakryte, jakby to jej nie było. Tylko odkryło się u nas w 90-tych latach. Odkryli. Polska tablica i Litwini dostawili. Litwini zostawili tablicę litewską w Franciszku i Żwirkai. I Stanisławu w Góry.
Zanim Franciszek Żwirko zostanie mistrzem pilotażu, będzie musiał też przejść drogę wojskową, bardzo ciężkie czasy wojny. On będzie służył pod różnymi dowództwami, pod różnymi berłami. Opowiedzmy trochę o tym. Po wybuchu wojny zaciąga się do armii rosyjskiej. Przypomnijmy, jest obywatelem Imperium Rosyjskiego. Zaciąga się do armii rosyjskiej. Z tytułu wykształcenia kończy szkołę oficerską i trafia na front. Walczy m.in. pod Baranowiczami i tutaj zapisuje się jako dobry, sprawny i skuteczny oficer, zresztą odznaczany, awansuje do stopnia porucznika, jest doceniany przez swoich przełożonych. W roku 1917, już kiedy Imperium Rosyjskie pogrąża się w chaosie rewolucyjnym, wstępuje do korpusu generała Dowbor-Muśnickiego. Korpus generała Dowbor-Muśnickiego, tak jak pozostałe korpusy tworzone po rewolucji na terenie Rosji, kanalizowały, zbierały w swoich szeregach Polaków i głównym celem było wywalczenie niepodległości Polski. Niestety ich los był bardzo różny i nie do końca im się to udało, jednakże tak żołnierze, jak i dowódcy w przyszłości odegrają bardzo ważną rolę tak w walce z bolszewikami, jak i w walce o wykucie granic II Rzeczpospolitej. No, nie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda dom w środku, ale na zewnątrz widać, że wymaga solidnego remontu. Korpus Dowbora-Muśnickiego przegrywa niestety swoją epopeę, ale zanim Franciszek Żwirko będzie mógł znowu walczyć w polskich jednostkach, już w Wojsku Polskim, czeka jego i nas wiele zwrotów akcji. Żwirko dołącza do jednej chyba z najbardziej niezwykłych formacji w dziejach wojskowości, czyli do Ochotniczej Armii, najpierw dowodzonej przez generała Ławra Korniłowa, a później przez Antona Denikina. I z tą armią pójdzie w bój Franciszek Żwirko właśnie z Denikinem. Tak, pójdzie z Antonem Denikinem w bój, to będzie ta piękna, wielka epopeja połączonych wojsk kozackich, gdońskich, połączonych Ochotniczej Armii, jeszcze kilku innych formacji. No i będzie walczył, wydaje się, że będzie bardzo blisko uwieńczenia zwycięstwem kampanii w 1919 roku, kiedy od północy idzie Judenicz, od strony Syberii maszuruje Kołczak, no i właśnie Żwirko wraz z Denikinem idzie na Moskwę, podejdą prawie pod tą Moskwę. Niestety tutaj polska polityka prowadzona przez Józefa Piłsudskiego między innymi spowoduje to, że Sowieci uzyskają pewne rezerwy, które przerzucą z frontu zachodniego, tam gdzie walczyli z Polakami, na front z Antonem Denikinem i wyprawa ta zakończy się klęską, więc będzie Franciszek Żwirko dzielił gorycz porażki formacji wschodnich, będzie wreszcie uczestniczył w ewakuacji na Krym pobitych wojsk białych, a później jego epopeja będzie dalej się ciągnęła, będzie walczył już w armii dowodzonej przez Piotra Wrangla, po tym jak Anton Denikin złoży dowództwo w armii Piotra Wrangla, będzie znowu przez kolejnych kilka miesięcy walczył z bolszewikami. Niestety, armia Piotra Wrangla zostanie pokonana, Krym opanowany przez bolszewików. Sam Franciszek Żwirko ma sporo szczęścia. Z resztkami armii Wrangla udaje mu się uciec, wypłynąć i ewakuować do Konstantynopola. Trafia do Konstantynopola, ale postanawia wrócić do Rosji. Dostaje się do Odessy i później na piechotę już po różnych przygodach, między innymi po odwiedzeniu rodziców przebywających w Rosji, gdzie tam właśnie ojca zaniosła znowu ta praca na kolei, w tak zwanym międzyczasie, dostaje się do Polski. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że w armii Wrangla spotyka go pierwsze takie doświadczenie lotnicze, czyli kończy kurs obserwatorów. Kończy kurs obserwatorów i później już jak dotrze na własnych nogach aż z Odessy na tereny Polski, tutaj dojdzie do Wilna. Do Wilna, które zna z lat nauki i w Wilnie zgłosi się na lotnisko porubanek i tu zaciągnie się do lotnictwa, gdzie na początku zostanie mechanikiem. Nie wiem.
Można. Franciszek Żwirko był modny przed wojną, potem w czasach socjalizmu tak zwanego, no to przestał być modnym, potem znowu stał się modnym, teraz znów niemodny, no i o tak. Jak to było w czasach sowieckich? Czy o Żwirce można było w ogóle coś powiedzieć? W ogóle mówiło się tak, bo jednak on tutaj był no taki lotnik, to można powiedzieć, że to jest neutralne. Czyli Sowieci go nie wykasowali z historii? Nie, nie wykasowali, ale wszystko jedno, on był, jak to, nie bardzo przychylnie na to patrzyli, dlatego że on był lotnikiem Wojska Polskiego. A czy była wiedza taka tutaj wśród mieszkańców, że Żwirko od roku 1918 do 1920 walczył w armii Antona Denikina, a później Piotra Wrangla? Czyli w tych oddziałach no to, białych generałów. To się nie podkreślało i nie uwypuklało, no to dlatego, że gdy się przemilcza, to wtedy to można lepiej używać i deklarować. A gdyby tak od razu mówić, że on walczył w wojskach Denikina, to walczył po pierwsze on w wojskach Denikina, dlatego że u Denikina były jednak samoloty, a on był taki, że jemu, no on wtedy, w tamtych czasach on był zainteresowany. A powie jeszcze pan jedną rzecz, czy wiadomo coś jak Żwirka, coś na temat tego, jak już po śmierci Żwirki, ale jeszcze kiedy była tutaj Polska, II Rzeczpospolita, to Święciany w jakiś szczególny sposób czciły pamięć Żwirki? Tak właśnie, bo nawet nie, no, nie od razu, w rok widocznie, po roku, gdy zginął Żwirko, wtedy rozpoczęło się uczczenie pamięci, było umieszczona tablica na szkole, potem ta tablica ileś lat była zamurowana, no, ale u nas ludzie są tacy, którzy wiedzą, że władza się mienia, no to zalapali po prostu tynkiem i wszystko, no a potem odnowili, odbili ten tynk i tablica dalej jest. I tablica nadal. Dalej służy społeczeństwu. Po śmierci Żwirki, czy Święciany nazwały którąś z ulic jego imieniem? W II Rzeczpospolitej? Tak, tak. Tak, czyli była ulica jego. Była ulica Żwirki i Wigury. Mhm. I ona już nigdy nie wróciła. Wybuchła II wojna światowa, przyszli bolszewicy, Niemcy. Bolszewicy już później na 50 lat i rozumiem, że już do dzisiaj ta ulica nie wróciła, nie odzyskała swojej nazwy przedwojennej. Nie. Czyli, czyli tak naprawdę te dwie tablice są jedynymi śladami tego człowieka, tak? Tak. Żwirki. Na Wileńskim, kiedyś pod Wileńskim, teraz Wileńskim Porubanku Franciszek Żwirko zdobywał pierwsze szlify lotnicze, najpierw wojskowe, potem cywilne, ale tu się zacznie właściwie jego przygoda z lataniem. Tak, właśnie w tym miejscu w roku 1921 wstąpił do lotnictwa. Ten pierwszy moment na pewno nie był dla niego satysfakcjonujący, gdyż został mechanikiem. Ponadto po kilku miesiącach służby został zdemobilizowany i wówczas wyjechał do Warszawy i w Warszawie, wykorzystując znajomości zawarte m.in. w Korpusie Dowbor-Muśnickiego, udało mu się zweryfikować stopień oficerski, czyli stopień porucznika wyniesiony z armii rosyjskiej, a później potwierdzony w armii Dowbor-Muśnickiego i został przyjęty do wojska i oddelegowany na kurs lotniczy do Bydgoszczy.
I ale może dlatego jeszcze zanim Bydgoszcz, to, że zaczynał jako mechanik, potem świetnie rozumiał swojego kolegę, czyli Wigurę, i właśnie wybrał mechanika jako swojego towarzysza do właśnie podróży powietrznych. Tak, to, że był mechanikiem, znał się na budowie silników, znał się na konstrukcji samolotu, to też później właśnie sprawiło, że bardzo dobrze dogadywał się z tym, już nie tylko z samym Wigurą, ale również z Rogalewskim, z Drzewieckim, czyli całym tym słynnym zespołem konstruktorskim RWD. Zaczyna odnosić sukcesy, kontynuuje je między innymi, jeszcze jakby pogłębia swoje umiejętności na dodatkowym kursie w Grudziądzu i jest na tyle wybijającym się pilotem, że zostaje przez pewien czas, jest instruktorem, nawet wraca do Bydgoszczy już nie jako uczeń, ale właśnie jako instruktor. Ale w tym czasie również zaczyna poza służbą w jednostkach myśliwskich, czyli w tych najbardziej prestiżowych dla każdego pilota, zaczyna również uprawiać sport lotniczy, który w tym czasie jest, no trudno go z czymś porównywać dzisiaj, ale myślę, że uznani piloci odnoszący sukcesy w tym sporcie stawali się, tak jak dzisiaj, no czołowi światowi piłkarze. To mówimy o takiej renomie, o takim prestiżu i o takiej popularności tego sportu. Ponadto wykonywał loty nocne. Był jednym z pierwszych pilotów, który wykonał serię lotów, które udowodniły, że również w ciemnościach można osiągać odpowiednie cele, nadlatywać na te cele. No, w przyszłości te doświadczenia będą wykorzystywane chociaż podczas nocnych bombardowań. Czyli możemy powiedzieć, że właściwie Franciszek Żwirko, człowiek pochodzący z Wileńszczyzny, wyprzedzał swoją epokę, jeśli chodzi o lotnictwo i wojskowe, a tym bardziej cywilne. Pamiętajmy, że lata 20., a nawet początek jeszcze 30., konstrukcje lotnicze są dalece niedoskonałe. Właśnie wtedy powstaje określenie śmiercią pilota. No, wielu pilotów ginie, a Żwirko podejmuje bardzo trudne zadanie, między innymi dokonuje oblotu Europy, tak? To jest ten pierwszy właściwie wielki sukces. Tak, pierwszy jego wielki sukces, kiedy leci Paryż, Barcelona, Madryt, Mediolan, Warszawa, tak? Kilka tysięcy kilometrów. Tak, i to jest taki moment, który sprawia, że staje się bardzo rozpoznawalny. Później są słynne zawody samolotów turystycznych, słynne zawody Challenge. W roku 1932 startuje na maszynie RWD-6. Jest to rozwijana właśnie konstrukcja od RWD-1. Samolot jest już udaną konstrukcją. To jest konstrukcja czystopolska, rozwijana. Konstruktorzy od właśnie modelu RWD-1 stopniowo wyeliminowali wady, które towarzyszyły temu. Już RWD-6 jest stosunkowo udaną konstrukcją. I pomiędzy 20 a 28 sierpnia 1932 roku odbywają się te zawody i jest to ogromny sukces Żwirki i właśnie Wigury. Tym bardziej, że faworytami tych zawodów byli Niemcy. Niemieckie załogi. I tutaj no, dokopaliśmy Niemcom. No to tak jak dzisiaj byśmy w jakimś meczu piłki nożnej pokonali Niemców. No to podobne emocje wówczas Polakom towarzyszyły, więc to wszystko wybuchło. I kiedy wrócili, no to ich fetowano wszędzie. Byli wielkimi, wielkimi gwiazdami. Wydawało się, że przed Żwirką stoi wielka kariera. Stawał się człowiekiem, stał się człowiekiem powszechnie rozpoznawalnym. Możemy powiedzieć też, odnosząc się do współczesnego języka, że stał się celebrytą poniekąd. Tak, stał się celebrytą. Dodajmy w tym, że też mu się bardzo układało życie osobiste. W 28 roku poślubił Agnieszkę Kirską. Z tego związku zrodził się syn Henryk, także spełniony zawodowo, spełniony rodzinnie, oficer Wojska Polskiego. Cóż może mu brakować? Niestety, 11 września 1932 roku razem z Wigurą w tym samym samolocie RWD-6 wystartował na zlot lotników, który miał się odbyć w Pradze. Niestety, już nad terytorium Czechosłowacji samolot zawiódł.
W katastrofie 11 września 1932 roku obaj lotnicy zginęli. W miejscu katastrofy dziś jest grób symboliczny, zaś ich szczątki spoczęły na Powązkach i był to jeden z takich największych pogrzebów II Rzeczpospolitej. Przy wracających uczestniczyły w nim, czy też odprowadzały trumnę na cmentarz setki tysięcy Polaków.